Piotr Barałkowski, kontynuujemy nasz popołudniowy program. Proszę państwa, mam zaszczyt, chyba tak trzeba powiedzieć, gościć w tym momencie w naszym studio pana Adama Słomkę. Witam serdecznie, Konfederacja Polski Niepodległej. Panie Adamie, pamiętam pana z lat 80., pamiętam pana działalność polityczną już wtedy. Był pan najbardziej represjonowaną osobą w PRL-u, prawda? W latach 80. najbardziej represjonowaną osobą politycznie w naszym kraju, wówczas pod rządami komunistycznymi. Pierwsze pytanie, jakie panu chcę zadać, to czy pan tym ludziom wybaczył? Dzień dobry państwu. No ja nie prowadzę jakiejś osobistej wojny z nikim, więc nie mam jakichś osobistych ansów ani do pułkownika bezpieki Zygadło, który zabił moją matkę, ani do jakichś swoich oprawców, których znamy już w większości z nazwisk, bo są śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej, udało się większość z nich ustalić i wiemy imiennie, kim są. Dzisiaj jest właśnie taka ciekawa sprawa była. Przyjechałem tu z sądu do państwa, bo próbuję od 30 lat ścigać funkcjonariuszy ZOMO z Katowic, których przebrała Służba Bezpieczeństwa w mundury Służby Więziennej, i na Rakowieckiej mnie pobili do nieprzytomności w szpitalu więziennym, bo ja tam pisałem skargi na to, że mnie nie leczą gruźlicy płuc. Zresztą pani Margaret Thatcher, wtedy premier Wielkiej Brytanii, się wstawiła za mną i w końcu podjęli to leczenie. No ale ponieważ pisałem te skargi do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, to oni się tak zdenerwowali, że postanowili mnie tam oduczyć i pobili. Także ciężko idzie. No sądy nie bardzo chcą oczywiście ścigać tych zbrodniarzy komunistycznych, mimo że to nie ulega przedawnieniu. Także ciężko. I dzisiaj zresztą ja miałem zarzut, że ich znieważam publicznie, że powiedziałem o nich, że to są barany jakieś czerwone. Nie wiem, o co z tymi baranami chodzi. W razie prokurator dobrej zmiany prowadzi teraz ze mną wojnę przed sądem takim postkomunistycznym. Ale to nie jest pana prywatna sprawa. Walczy pan, jak rozumiem, w sprawie po prostu zasad. Tak, ja założyłem tutaj z panem marszałkiem seniorem Kornelem Morawieckim, z którym działaliśmy razem w Solidarności Walczącej, i z Andrzejem Melakiem, bratem Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, moim zastępcy w stanie wojennym Warszawy w KPN-ie. Myśmy w trójkę założyli 4 lata temu Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych. To podobnie jak Wiesenthal założył takie słynne Centrum Ścigania tych zbrodniarzy nazistowskich, którzy mordowali Żydów i tak dalej. A jest coraz trudniej, bo nam umierają, prawda? No, próbują nam się oczywiście wymknąć, ale mają dobrą opiekę medyczną, MSW i dobre świadczenia, więc oni żyją długo, nasi ludzie raczej krótko, więc, bo nasi ludzie, proszę pamiętać, rząd dobrej zmiany, przypisałem mojej sympatii do PiSu, bo na tle rządów SLD i PO to jest ogromna pozytywna zmiana. No, dzięki temu, że mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości, pana akcje kończą się jednak w dużej mierze sukcesem, zaraz o tym opowiemy, i może pan w przestrzeni medialnej chyba w większym stopniu funkcjonować niż jeszcze kilka lat temu, prawda? Tak, tak, mnie się wydaje, że zmiana jest, tylko chciałbym, żeby ona była dobra, a nie drobna, więc na razie bywałem się trochę drobna, ale fajnie, uważam, że pozytywnie. Natomiast trzeba powiedzieć, że no my się po prostu borykamy z różnymi problemami. Moje środowisko no chcę, żeby tych zbrodniarzy rozliczyć, bo nie można, po prostu nie będzie funkcjonowało zdrowe sądownictwo, jeżeli sędziowie, którzy skazywali na rozkaz Moskwy i Służby Bezpieczeństwa, będą orzekać. Teraz mi przydzielono w styczniu panią taką sędzię w sądzie w Warszawie do sprawy, która nas skazywała w stanie wojennym, więc mamy takie przypadki dalej, jest ich, oceniam kilka, tylko 400 sędziów jeszcze ze stanu wojennego, i szczególnie dużo w Sądzie Najwyższym. 400? 400, to nie chodzi o 5. Bardzo poważna liczba. To jest bardzo ważna. Mamy jeszcze żyjących, co prawda w stanie poczynku, a ponad 100 sędziów, którzy wydawali wyroki śmierci, które wykonano, bo przecież wydano bardzo dużo wyroków śmierci, nie wiemy nawet ile, bo zniszczono akta, ale wykonano prawie 10 tysięcy wyroków śmierci na żołnierzach niezłomnych, i ci sędziowie żyją. Sędzia Michnik, Stefan, prawda, brat tak, redaktora, mieszkający w Szwecji, uciekł do Szwecji, ale no jest ścigany międzynarodowym listem. Ale panie Adamie, no 14 wyroków śmierci. Nadzieja jest taka, że w dzisiejszej pana sprawie zapadł wyrok uniewinniający dla pana. A nie wiem, bo sąd przełożył na godzinę tutaj, tak teraz 19, proszę sobie wyobrazić, wydawanie mamy już wyroku. Taką informację, że to jest wyrok uniewinniający. Dobrze, no ale nie zmienia to faktu, że ja jestem ciągany przez sądy, a nie ci moi, nasi, nie moi, nasi oprawcy, bo przecież żyją tysiące oprawców, pracują tak.
U pana, teraz prezydenta nowego Warszawy, jest odziedziczony od pani Gronkiewicz-Walt zespół bezpieczeństwa, gdzie jest 6 funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, których na szczęście profesor Cęckiewicz znalazł w tych nadpalonych archiwach. I jeden się okazuje z tych dżentelmenów mnie osobiście represjonował i pisał nawet pracę naukową na temat rozpracowania Słomki. No, takich mamy fachowców w urzędach miasta. W Katowicach to samo. Mamy sędzie, gdzie myśmy walczyli o zmianę placu, bo w Katowicach jest w samym centrum główny plac, to jest imieniem przedwojennego faszysty, bo wy tu macie w Warszawie problem z komunistami. A my mieliśmy, trzeba pamiętać, 600 lat niemieckich zaborów, nie 128 lat zaborów, tylko 600 lat Śląsk. I myśmy mieli Niemców na karku. W Wielkopolsce Niemcy zgermanizowali 50% Wielkopolski. U nas większość Śląska Niemcy zgermanizowali. I my mamy plac Szewczyka faszysty przedwojennego, potem komunisty stalinowskiego, piewcy stanu wojennego i mordu na kopalni Wujek. Bardzo medialnej postaci. Medialnej postaci. W telewizji perelowskiej był chyba codziennie. A nie ma w tym miejscu placu prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich, o co żeśmy to wygrali. Przecież to była uchwała wojewody i tak dalej. Myśmy środowiska patriotyczne i przez parę dni było. I co się stało? Prezydent Krupa, prezydent z SLD i z PiS-u, bo przecież tam, pamiętajmy, że PiS, który ja bardzo się cieszę, że jest zmiana, ale zrobił eksperyment w tych wyborach samorządowych PiS i w wielu miastach w Polsce zdecydował się na układ z SLD i wszędzie, gdzie się na to zdecydował, w Warszawie, zwracam uwagę, wzięli wiceprezydenta od komunistów, bez sensu, w Przemyślu, w Nowym Sączu, gdzie nawet wbrew klubowi Gazety Polskiej i nam zrobili z Olina zrobili honorowego obywatela miasta Nowego Sącza. Przecież PiS zrobił tak dziwne rzeczy, zamiast się na nas oprzeć i z nami współpracować, że jesteśmy naturalnym zapleczem jako weterani. Mamy kadry, mamy ludzi bezinteresownych, bo to już są ludzie z reguły w wieku takim już poważnym. Zamiast tu szukać, bo przecież w Warszawie wiadomo było, że będzie trudno wygrać, więc można było albo dać dobrego kandydata, typu, nie wiem, marszałek Karczewski, poważny człowiek, inteligent, do ludzi, prawda, do elity Polski, do miasta, czy ryzykując, że się przegra, bo to było trudno wygrać w Warszawie, ale przecież nie z komunistami, no po co, jaki jest interes, kiedy oni mają listę z panią Jaruzelską, wiadomo było, że większość tych ludzi z SLD, bo gdyby nie było listy SLD, to ja bym rozumiał, że taki jest pomysł na PiS, że my mamy i Unię Wolności, tak w rządzie, prawda? Mnóstwo wiceministrów z Unii Wolności, ja rozumiem to. Mamy trochę ludzi, ale przede wszystkim trzeba zagospodarować patriotów. Wszystko to prawda. Mam trochę inny plan na tą rozmowę, bo chciałem zacząć, i mam nadzieję, że zacznę, od czasów pana działalności od lat 80., od Konfederacji Polski Niepodległej. Dochodząc do tego tematu, proszę, bo panie, trochę czasu na antenie mamy. Tak. Oglądajcie państwo, będzie bardzo ciekawie. Otóż jak to było z Konfederacją Polski Niepodległej? To była organizacja, i tutaj państwu się przyznam, w latach 80. byłem też członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Obszar 6 Poznań, zapisałem się, jak miałem 17 lat. No i to była taka organizacja założona przez Leszka Moczulskiego, kiedyś tam był też pan Romuald Szeremietiew, 78-79 rok, 1 września, prawda? Było to wielkie otwarcie. Była to organizacja, która chciała pokazać się. I to jest moje pierwsze pytanie, zarzut. Czy to było mądre, czy to było dobre? Jak pan z dzisiejszej perspektywy o tym myśli? Że różne organizacje działały w konspiracji, a Konfederacja pokazywała swoje szeregi, pokazywała swoich członków. Jaki to dało efekt? Pytam szczególnie w kontekście późniejszych zarzutów Leszka Moczulskiego, zarzutów wobec Leszka Moczulskiego o współpracę agenturalną. Czy nie uważa pan, że to działanie Konfederacji miało bardzo ryzykowny kontekst? Było być może próbą oddania tych struktur pod lupę Służby Bezpieczeństwa. Jest taka teoria oczywiście, że to wszystko założyła bezpieka i że to wszystko jest sterowane i strajki i zmiany w Polsce, że to wszystko KGB, CIA ustaliło. To są banialuki. Było to genialny pomysł. To znaczy po latach marazmu i braku walki o niepodległość, którą właściwie prawdziutko rząd emigracyjny w Londynie, nikt więcej, sprawa niepodległości Polski umarła na wiele lat od rozbicia PSL-u Mikołajczyka
do Konfederacji Polski Niepodległej problem niepodległości w ogóle nie stawał na agendzie w żaden sposób przez nikogo, bo nikt inny się o to nie upomniał. Nawet Komitet Obrony Robotników przecież w ogóle mówił o finlandyzacji, zwalczał ideę niepodległości. Więc myśmy postawili tą kwestię niepodległości, wymyślił nazwę Bogdan Urbankowski, przełom 78-79 i ujawnienie struktury w 79 roku. Genialny pomysł, bo już zelżały represje, bo było odprężenie Helsinki, prawda, i porozumienie wschód-zachód, czyli tu nędza gospodarcza i w zamian za kredyty, za zboże dla Rosji i dla nas odprężenie, nie będzie już mordowania, prawda, przeciwników politycznych. Czyli moment wybrany świetnie. Ojciec Święty, wsparcie dyplomatyczne sprawy Polski. Ktoś wreszcie z przywódców świata rozumiał, że Polska chce suwerenności. Ponadto klęska Rosji, ugrzęźnięcie w Afganistanie. Wybrano miejsce i moment, moim zdaniem, świetny. Nie ma to nic wspólnego z Moczulskim i z agenturą, bo jeżeli by nawet było prawdą to, co tam opowiadali koledzy, ja widziałem te teczki, więc moim zdaniem to banialuki, to chodzi o lata, koniec lat 60., więc jaki to w ogóle ma wspólne, co tam 10 lat później. Wypyślił Moczulski rzecz jedną, która była wspaniała. Mianowicie napisał książkę Rewolucja bez rewolucji. Kto nie przeczytał tej książki, a jest niestety takich dużo... Bardzo profetyczną książkę, która właściwie przewidziała wszystko. Wizjoner jak kiedyś Norwid, jak Mochnacki. Człowiek, geniusz pióra, który oczywiście miał różne wady, no bo jak przywódca polityczny, to jest... Zaraz, pan przecież był z nim w permanentnym sporze. No nie, ja... To, co ja pamiętam z lat 80., co pamiętam z lat 90., tam był wieczny między wami konflikt. Nie, to nieprawda. To nieprawda. Koniec się oczywiście z jakimś tam konfliktem skończył, ale zaczęliśmy, ja byłem jego uczniem i Kornela Morawieckiego i Hedy Szarego. Miałem wspaniałych ludzi, nauczycieli. Pamiętam, na marszach był Szary, prawda? Tak jest. Na marszach z Krakowa do Kielc, ja tylko państwu szybciutko wyjaśnię, to były takie marsze młodzieży z Oleandrów w Krakowie do Katedry Kieleckiej, też szedłem tym marszem, z mnóstwem bardzo ciekawych ludzi i między innymi historyków, działaczy opozycji. Tak, to była elita ówczesnej opozycji i był tam między innymi Szary. Słynny, legendarny, wyklęty, który młodzież witał, pamiętam jak dziś, na tych różnych ostępach, na ścieżkach Marszu Szlakiem Pierwszej Kadrowej. Przepraszam, że przerwałem. Czyli tak, pomysł był genialny i dobrze trafiony, czyli był zachętą do masowego działania opozycyjnego, bo wcześniej KOR to było tylko 14 osób. Trzeba pamiętać, że pierwszą organizacją masową, to samo Ruch Obrony Praw Człowieka, bardzo ekskluzywna, ma fajna grupa, która się domaga po prostu wpisania do przepisów PRL-owskich, europejskiej, tej konwencji, że będą przestrzegane prawa człowieka. To był wielki sukces. Ale żeby postawić sztandar niepodległości, to zrobiły tylko dwa środowiska, trzeba pamiętać. Bo dzisiaj takie bajki mówią, że to wszyscy walczyli o niepodległość. Solidarność Walcząca i Konfederacja. Tak, no czyli dobrze. Największa organizacja jawna, około 100 tysięcy członków KPN i największa organizacja podziemna. 2-3 tysiące, to bardzo dużo. W podziemiu Solidarność Walcząca. Ja byłem akurat jeden z nielicznych ludzi, że byłem i tu, i tu. To ja byłem z panem, proszę no sobie właśnie, wyobrazić. No właśnie, było trochę takich trochę ludzi. Takich ja ludzi oceniam, było, że tak. Z 200 osób było takich wspólnie. I pomysł był dobry moment. Ludzie się już trochę przestali bać, no bo wcześniej strzelano. Do 70 roku przecież strzelano z broni maszynowej do ludzi, którzy się upominali no, o wolność. Panie Adamie, no tak. Ale było wiele takich głupich aresztowań. No po prostu tylko dlatego, że mieliśmy tą ideę fix ujawniania struktur. Nie była to idea, to był dobry pomysł, no to, żeby jak najwięcej ludzi... Ale jak pan to uzasadnił? No właśnie. To było genialne, to dzisiaj zakt widzę, jak to zadziałało fenomenalnie. Tak. Póki było mało ludzi, na przykład w Katowicach założył KPN Świtoń. Facet, genialna postać, będzie miał kiedyś pomnik. Znany z tego protestu Oświęcimskiego przeciwko... Ale to już koniec jego życia. Co on zrobił? On w 77 roku, pierwszy człowiek między Władywostokiem a Łabą, na te miliardy ludzi, on jeden założył wolne związki zawodowe w komunizmie. Panowie, panie Adamie, zawieszamy na chwileczkę tę rozmowę, żeby zaraz po przerwie reklamowej do niej wrócić. Koniecznie z nami zostańcie. Telewizja w Polsce.pl.